Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta. Pietraszek, witam serdecznie. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Sport Game Plus. Za nami najkrótszy miesiąc w roku, ale nie można powiedzieć, że przyniósł on mniejszą niż pozostałe liczbę sportowych emocji. Sporo działo się zwłaszcza na arenach we włoskim Waldifiemie, które stało się stolicą światowego narciarstwa klasycznego. Na wojska w kraju powrócili po zimowej przerwie piłkarze ekstraklasy i o tych właśnie wydarzeniach. Między innymi roz Rozmawiać będę dziś z moimi gośćmi, a w studiu witam serdecznie wrocławskich dziennikarzy sportowych. Wojtka Kerbera z Gazety Wrocławskiej. Dzień dobry. I Przemka Pozowskiego z Radia Roxy Złote Przeboje. Dzień dobry. No to od tych zimowych przebojów może zacznijmy, a z pewnością w takich kategoriach należy rozpatrywać udany start polskiej reprezentacji na zakończonych właśnie Mistrzostwach Świata w naciarstwie klasycznym. W Waldi Fieme i tutaj chyba będziemy zgodni, że największymi wygranymi tej imprezy polscy skoczkowie. Ja ze zdumieniem przeczytałem bodajże w dzisiejszej prasie wypowiedział kasza Kruczka, trenera naszych skoczków, że mniej więcej jeszcze w połowie mistrzostw rozważał, że po tej imprezie poda się do dymisji. No ale skończyło się bardzo radośnie, choć nie bez dramaturgii, złotem indywidualnym Kamila Stocha, no i brązowym medalem w konkursie drużynowym. Zgadzamy się, że to największy sukces? Yy, tak, ale natomiast to, co mówisz, pokazuje, jak bardzo zostaliśmy przez Justynę Kowalczyk. Yy, yy, rozpieszczeni, tak, yy, ponieważ yy, to jej wicemistrzostwo świata jest przez nas odbierane jako tylko wicemistrzostwo świata, wszyscy jesteśmy zawiedzeni, a jeszcze parę lat temu braliśmy Bralibyśmy srebrny medal Mistrzostwa Świata w Ciemno. To są przecież kolejne Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznych, z których wracamy z kilkoma medalami. Tego nie było w latach 80., -tych, 90., -tych. tych medali nie było wcale. Zaczęło się w Libercu, trzema medalami Justyny, w tym dwoma złotymi i tak już idzie do dzisiaj. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy rozpieszczeni. Natomiast skoczkowie rzeczywiście zdobyli pierwszy medal Mistrzostwa Świata drużynowo. I co cież pod polskim szkoleniowcem, który może teraz już nie brał pod uwagę demisji, natomiast musimy sobie przypomnieć, że zaczynali nasi skoczkowie rywalizację w Pucharze Świata w od miejsca 11, i wtedy rzeczywiście był problem. Pojawiły się rozmowy kulwarowe, zawodnicy stanęli murem za trenerem i dobrze, bo okazało się, że problemem jest krawiec, a raczej jego brak, stroje, które trzeba było odpowiednio poprzeszywać inne takie drobnostki poprawić i okazało się, że faktycznie te szczegóły pomogły, pomogły sprawić, że, że zaczęliśmy odnosić sukcesy. Najpierw wchodzić do trzydziestki, a później na podium. Cieszą dwa medale polskich skoczków. No i właśnie, zatrzymajmy się na moment przy Justynie Kowalczyk. Troszeczkę powtarza się, można powiedzieć, historia z Adamem Małyszem sprzed kilku lat, gdy po kolejnych zwycięstwach przyszedł taki być może nieco słabszy okres i też ci tacy co bardziej krewcy kibice, dziennikarze nie zostawiali suchej nitki na naszym mistrzu. Tutaj jest to srebro. Czy jest to powód do rozczarowania? Z pewnością Justyna i trener Wieretelny liczyli na więcej. Liczyli też więcej kibice. Jak Ty Przemek odbierasz to wicemistrzostwo świata? Na pewno jest to rozczarowanie, jeżeli patrzymy w kontekście sukcesów, które odnosiła do tej pory. Ale skoro wspomniałeś naszych skoczków Adama Małysza, ja sam pamiętam taki konkurs skoków narciarskich, czy właściwie lotów narciarskich, na których byłem. To było na skoczni w Chorachowie, gdzie Małysz skoczył 140 metrów, podczas gdy wszyscy skakali metrów 200. Wtedy rzeczywiście wszyscy już namawiali Małysza, aby kończył karierę. Okazało się, że można się podnieść, że można jeszcze... Osiągnąć duże sukcesy. Jak będzie w przypadku Justyny Kowalczyk, tego nie wiemy, natomiast no, to jest srebrny medal. To jest też trochę tak jak ze skoczkami, do których znów nawiążę. Na początku lat 90. pasjonowaliśmy się skokami Roberta Matei. Naszym bohaterem był Wojciech Skupień, jeżeli wszedł do pierwszej dwudziestki. W tym momencie w kategorii rozczarowania rozpatrujemy srebrny medal. Chyba lekka przesada. No i bardzo mnie cieszy taka wyważona opinia. Mnie osobiście też cieszę, że. Panowie wreszcie ratują honor tych naszych sportów zimowych, no bo do tej pory ta zima była głównie udana za sprawą naszych pani, Justyny Kowalczyk czy też naszych biatlonistek, no, które także e, świetnie spisały się na niedawnych Mistrzostwach Świata w tej dyscyplinie. E, no, już wiemy także po ostatnim konkursie drużnowym Skoków w Waldi Fiemek, to w najbliższym tygodniu napije się polskiego alkoholu. Bo taką nagrodę obiecał złotousty Piotrek Żyła Tomasowi Morgenszternowi. No kto wie, gdyby nie czujność austriackiego skoczka, czy ten brązowy medal trafiłby do biało-czerwonych. I mnie przy takiej okazji ten wątek za moment jeszcze pociągnę, troszeczkę zastanawia, czy też nasi działacze troszeczkę nie są za mało aktywni w tej sytuacji. Że no, nikt właściwie z naszego sztabu nie dostrzegł tego przeoczenia sędziów, a musiał nam pomóc austriacki konkurent, jakby nie było. No być może. Natomiast główny problem to jest majstrowanie przy regulaminie skoków narciarskich, które są bardzo prostą dyscypliną. Myślę, że nie można walczyć z wiatrem za pomocą wzorów matematycznych, bo stąd te wszystkie problemy się biorą. Być może obniżanie belki jest ciekawostką taktyczną i trenerzy mogą później również sobie przypisywać jakąś rolę w sukcesie zawodnika, jakąś większą rolę. Natomiast jest to kompletnie nieczytelne dla zwykłego kibica. Nie było swego czasu tych pomiarów wiatru i też wygrywali ci, którzy mieli wygrywać. Pamiętajmy też, że skoki narciarskie to dyscyplina, która składa się z dwóch serii. Więc nawet jeśli w pierwszej komuś powiało niesprawiedliwie, to w drugiej skacząc między y, swoimi głównymi konkurentami y, w tej grupie mógł to wszystko nadrobić nawet tym jednym skokiem i też było tak że wygrywał małysz Schmidt Helward Ahonen Witholz i tak dalej i tak dalej przez lata i kibice mieli z tego frajdę a teraz y, czekają właśnie na to co się pojawi gdzieś tam w rogu y, telewizora a jak się okazuje może się pojawić a a i tak nie ma to większego znaczenia, bo można to porównać z sytuacją, kiedy z powodu dopingu komuś medale zabierali i przesyłali pocztą po tygodniu po miesiącu albo po latach, bo gdyby nie ten Morgenstern, to mogłoby się to skończyć na przykład oddaniem medali, nie wiem, za miesiąc, za rok. Oni w ogóle na tym podium by nie stanęli. Nie wzięliby udziału w plebiscytach na sportowca roku w swoich regionach i tak, dalej, i tak dalej. No, trudno powiedzieć, kiedy to by wypłynęło i czy ktoś w ogóle by się odważył, nawet jeśli by do tego doszedł, czy by się odważył wywleć tą sprawę na światło dzienne. Dziękujemy Ci Morgi przy tej okazji po raz kolejny. To było rzeczywiście takie taki troszeczkę zwariowany pod tym względem weekend. Jeden medal zyskany dzięki zmianie decyzji sędziowskiej i jeden niestety też stracony. Przejdę tutaj do drugiego wydarzenia, którym emocjonowali się polscy kibice, jeżeli chodzi o takie międzynarodowe duże imprezy. Halowe Mistrzostwa Europy w Göteborgu w lekkiej atletyce. Trzy medale, złoty na 800 metrów Adama Kszczota, srebro Anny Rogowskiej w skoku o tyczce. Brąz, bardzo radosny, bo niespodziewany, Katarzyny Broniatowskiej na 1500 metrów. No i była szansa na jeszcze jeden medal. Nasza sztafeta już w bardzo odmłodzonym, przemeblowanym składzie, 4x400 metrów, z Rafałem Omelką z Wrocławskiego AZS-u. I tego nam najbardziej szkoda, że nie mamy tego medalu. Straszne zamieszanie po zakończeniu rywalizacji, kończącej zresztą całe mistrzostwa. Najpierw czwarte miejsce, później dyskwalifikacja Brytyjczyków, jeżeli dobrze pamiętam. Srebro, później brąz. Ostatecznie protest czeskiej ekipy. Lądujemy na czwartym miejscu i mnie najbardziej przy tej okazji zastanawia. Ja zdaję sobie sprawę, że lobowanie cały czas ma przyszłość i jest bardzo znaczącym zjawiskiem w świecie sportu, również nie tylko w polityce. Wypowiedź Józefa Lizowskiego, trenera naszych 400 metrowców, który być może pod wpływem emocji, ale uzasadniał tak pozytywne rozpatrzenie czeskiego protestu, mówiąc, że Cześć mają zdecydowanie lepszych działaczy, wyżej postawionych w Europejskiej Federacji. No nie to powinno decydować o wyniku sportowej rywalizacji, panowie. No nie to powinno decydować, ale tak jak wiemy przy wszelkiego rodzaju imprezach, to... Jak silny jest lobbing, ma wpływ, że można przypomnieć Euro 2012, jak silny wpływ ukraińskich działaczy, i ich lobbing miał wpływ na to, że w ogóle Euro 2012 do nas trafiło. Także to są, to są rzeczy, po prostu, które to są rzeczy, które są wpisane w naturę, w naturę sportu. Myślę w, w tych czasach. I tak po prostu jest, trzeba się z tym pogodzić. Ty oglądasz finałowy bieg, to najpierw zapytam, był rzeczywiście tam faul naszego. 400 metrowca no, na koniec, koniec końców jury dopatrzyła się faulu w innym momencie niż komentatorzy w trakcie tego wyścigu oglądałem ten wyścig co było najśmieszniejsze po wyścigu cieszyli się w zasadzie wszyscy każda z sześciu sztafet się cieszyła po kolei sport to radosne y tak, tak, mieliśmy mieliśmy brąz później mieliśmy srebro później nie mieliśmy nic i podobnie inne inne sztafety również Szwedzi y o ile w skokach narciarskich sami sobie zgotowaliśmy ten los, o tyle rzeczywiście w sztafecie pod dachem różne rzeczy się dzieją i ta nasza sztafeta nie była wymieniana w gronie faworytów do medali, natomiast na Mistrzostwach Europy Halowych nie ma eliminacji, bierze udział tylko sześć sztafet, bo tyle to jest torów według rankingu, w tym przeciętni gospodarze Szwedzi. i tam różne rzeczy się dzieją. Można zgubić pałeczkę, to przepychanie niestety... Jest tak wąsko w na 200-metrowej bieżni, że to przepychanie musi być. No i stąd te protesty. Faktycznie też wpisałem taki tekstik, że tam się może wszystko zdarzyć przed imprezą, mimo że nie jesteśmy faworytami, i tak się, tak się stało. Natomiast no nie wiem, czy tutaj możemy coś poradzić. Generalnie te mistrzostwa były bardzo ciekawe pod tym względem, ponieważ Francuz Renault Lawillany skoczył w łatyczce 607. Jest to wielki zawodnik, który. W ubiegłym roku zdobył y, złoty medal y, Halowych Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, i Igrzysk Olimpijskich w Londynie, a mimo to był tak zdeterminowany. Y, wywalczył oczywiście złoto, natomiast tego wyniku 607 mu nie uznali, mimo że poprzeczka została na stojakach, ponieważ została nie na stojakach, a z jednej strony na tak zwanych wąsach. Y, I w myśl re regulaminu y, ten wynik nie został zaliczony. Tam też jakieś protesty teoretycznie mogły być, natomiast no, dramat człowieka. Kolejna sytuacja z weekendu, która nie powinna mieć miejsca w sporcie, a jednak miała niestety. No ale dzięki temu pamięta się właśnie takie imprezy, takie wyczyny. Takich no, on też na pewno zapamięta tak, ten wyczyn. Dobrze panowie, wracamy teraz do kraju, wracamy do, na krajowe boiska, wracamy na Dolny Śląsk. O, piłkarze Wrocławskiego Śląska. Można powiedzieć, że solidnie od początku wiosennych zmagań pracują na miano drużyny z charakterem, bo w trzech tegorocznych spotkaniach za każdym razem Mistrzowie Polski jako pierwsi tracili bramkę. Za każdym razem udawało im się doprowadzać do w miarę szczęśliwego finału. Dwa zwycięstwa, jeden remis wliczając w to oczywiście mecz pucharowy ze flotą świnoujście. Choć bądźmy szczerzy, Przemek po niedzielnym spotkaniu w Kielcach z Koroną, no to raczej Zbyt dużo pochwał e, chyba w szatni od trenera Stanisława Lewego nie usłyszeli zawodnicy Mistrza Polski, bo było to raczej kiepskie spotkanie w ich wykonaniu. Dwa celne strzały, żadnego rzutu rożnego. Przy jedenastu bodajże koronach. To statystyki dla Śląska, który przecież gra w swoich bramek, zdobywa po rzutach rożnych. Dlatego też i może mniej widoczny, czy powiedzmy szczerze niewidoczny Sebastian Mila. E, natomiast... Spotkanie było w niezłym tempie. Ja się zgadzam z tym, co trener Lewy powiedział na konferencji prasowej, że, że tempo nie było złe, natomiast no, jak to niestety jesteśmy przyzwyczajeni do naszej T-Mobile Ekstraklasy, dużo niedokładności, mało strzałów, mało takiej rzeczywiście gry kombinacyjnej, to trzeba, trzeba zarzucić obydwu drużynom, że był chaos na boisku, po, na boisku po prostu. Natomiast tak naprawdę na taką postać wiosny wyrasta i oby wyrastał dalej. By pogoda nie przeszkodziła. Piotr Ćwieląg, który przecież strzelił bramkę w ostatniej minucie pucharowego meczu z Flotą Świnoujście, dalej poszedł za ciosem, wyrównał przecież stan meczu w spotkaniu z Koroną, gdzie powiedzmy sobie szczerze, to Korona przeważała i miała więcej klarownych sytuacji do zdobycia gola. Jak patrzę na trenera Stanisława Lewego, to widzę w nim taki czeski spokój, i to się chyba w jakiś sposób na piłkarzy Śląska. Przekłada w szczególności na Piotra Ćwieląga, który łatwo u trenera Orestalęczyka nie miał. Teraz nabrał wiatru w żagle. No i oby tak dalej. Oby rzeczywiście Śląsk tak szczęśliwie jak wygrywa dotychczas, wygrywał dalej. I oby walczył tak ambitnie do ostatnich sekund i potrafił rozstrzygnąć już nawet mecze przegrane czy zremisowane na swoją korzyść. Za moment powrócimy do ostatnich wzmocnień piłkarskiego mistrza Polski. A teraz właśnie krótka reminiscencja między innymi związana... Z niedzielnym występem Wrocławian w Kielcach oraz pozostałe najważniejsze wydarzenia sportowego weekendu w takim filmowym skrócie. Zapraszam. 17. kolejka piłkarskiej ekstraklasy pod znakiem niespodzianek punkty stracił Lider Legia Warszawa, wicelider Lech Poznań, czwarty w tabeli Górnik Zabrze i piąty Śląsk Wrocław. Mistrz Polski zremisował w Kielcach z koroną 1-1 prowadzenie. Objęli gospodarze. W 66 minucie bramkę zdobył Maciej Korzym, wyrównał na 8 minut przed końcem spotkania Piotr Ćwieląg. To był szczęśliwy remis zespołu Stanisława Lewego. Zdecydowanie lepiej przez 90 minut prezentowali się bowiem gospodarze. Z kompletu punktów cieszą się korzykarze z Wrocławia. Cieszą się 25. kolejny raz w pierwszej lidze w tym sezonie. Serial wygranych trwa tym razem w szlagierze rundy Śląsk, czyli lider rozgrywek pokonał w orbicie. Wicelidera AZS Skutno 91 do 67, sporo emocji. Było przed przerwą, goście grali dobrze i po 20 minutach prowadzili. Po przerwie dobrze grali już tylko Wrocławianie i ostatecznie nie dali akademikom szans. Najwięcej punktów dla Śląska: 19 rzucił Marcin Fliger. Dwa arcyważne punkty do swojego dorobku dopisali. szczypiorniści Śląska Handball Team w Wrocławianie upiekli na jednym ogniu dwie pieczenie. Po pierwsze, wygrali. Po drugie, wygrali z lokalnym rywalem. Zespół Aleksandra Malinowskiego w 19. kolejce zaplecza ekstraklasy pokonał w świdnicy SKPR 25 do 19. Śląsk zagrał doskonale w defensywie. W ofensywie wyróżniło się trio Gałat, Zadura i Koporowski. Każdy z wymienionych szczypiornistów rzucił cztery bramki Śląsk. Wciąż liczy się w walce o awans. Na koniec flesza jeszcze o sportach motorowych. Martin Kaczmarski i Bartłomiej Boba w pocie czoła przygotowują się do sezonu. Załoga Lotto Team gościła w sobotę na torze rakietowo we Wrocławiu testy bowlera. Oglądała rzesza kibiców. Najwięcej frajdy czekało słuchaczy Radia Luz, którzy wygrali przejazd z Martinem Kaczmarskim po torze. Załoga Kaczmarski Boba sezon cross country rozpocznie już 14 marca na Baja Italia. A w studiu w dziennikarze sportowi Wojciech Kerber, Przemysław Pozowski. Wracamy jeszcze do Piłkarskiego Śląska, bo spore emocji budziły dokonane, można powiedzieć, za pięć 12 tuż przed zamknięciem okna transferowego wzmocnienia drużyny wrocławskiej. Trzy nazwiska, no Adama Kokoszkę. Znamy, nie znamy Kanadyjczyka z serbskim paszportem, pana Wukowicza, ale on raczej będzie sprawdzał się w meczach młodej Ekstraklasy. Natomiast to najwięcej emocji wywołało zatrudnienie przez Śląsk. Uwaga, zmierzy się z tym nazwiskiem reprezentanta Gabonu, Erika, może w Janowniku będzie łatwiej. Pan się nazywa Erik Mulongui, ma 28 lat, grał w czołowych klubach francuskiej Ekstraklasy, ostatnio w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pojawiały się takie, pojawiły się takie sugestie, że dawno już takiego gracza z takim sportowym CV w Śląsku nie było. No, pytanie tylko zasadnicze, które od pewnego czasu budzi niepokój kibiców, na ile zdrowy i przygotowany do występów jest gracz z Afryki, bo pojawiły się już takie sugestie, że no, Śląsk pił nie do końca zdrowego zawodnika. Przemek. Jakoś wierzysz w taką. W takie sugestie, że tutaj nie popisali się troszeczkę nasi... Ani zawodnika Skauci? jeszcze na oczy nie widziałem, tylko na zdjęciach na razie oraz na no, filmie To było, dzisiaj dopiero przyleciał tak, do Wrocławia. Ze słuchawkami tym bardziej go nie oglądałem, ani z termometrem, także mam nadzieję, że gorączki nie ma, że przyjechał zdrowy, przejdzie odpowiednie badanie i wtedy okaże się, czy rzeczywiście szybko może pomóc tej drużynie. Tam, z tego co wiem, to wypożyczenie jest na pół roku, więc no, jeżeli ma pomóc książkowi w walce o puchary, może o mistrzostwo, bo legia gubi punkty, no to musi rzeczywiście szybko pokazać, że jest zdrowy i że jest w formie, że ma fajne CV fajnie cieszę się natomiast e, tak naprawdę takich graczy z dobrym CV w polskiej T-Mobile ekstraklasie było multum e, jeden jest który sprawdza się od dłuższego czasu nazywa się Daniel Liboja Igra w legi Warszawa. No, chociaż tę wiosnę też, zresztą jak cały zespół tak. warszawski zaczął, tak nie Tak, może pominijmy mecz z GKS-em w którym został przez jedną z gazet przegląd sportowy mianowany antybohaterem tego spotkania. Natomiast rzeczywiście może imponować to, ile bramek i gdzie strzelał. Nasz nowy Śląska, nowy nabytek. Tylko teraz musi pokazać to w ekstraklasie, bo Dalibor Stewanowicz również ma fajne CV piłkarskie, hmm. a na razie w Śląsku zawodzi. I to, żeby powiedzieć delikatnie, dość mocno. Cały czas przewija się ten wątek rozmów przedstawicieli wrocławskich klubów z władzami miasta. No i teraz, można powiedzieć, takie połączenie piłki nożnej i koszykówki. Ostatnio pojawiła się kolejna informacja, że miasto za niespełna 9 milionów chce odkupić udziały w piłkarskim Śląsku od Zygmunta. Soloża. Informacja najświeższa. Dziś z kolei doszło do kolejnego spotkania władz koszykarskiego. Śląska z przedstawicielami miasta. Tutaj, akurat przedmiotem tych rozmów, była ewentualna pomoc finansowa ze strony ratusza w obliczu no, spodziewanego awansu do ekstraklasy. Nie dopuszczamy myśli, że może być inaczej. Śląsk koszykarski odniósł 25. z rzędu zwycięstwo w pierwszej lidze, odprawiając kwitkiem wicelidera z kutna. Panowie, od razu dodam, że to ostatnie spotkanie nie przyniosło żadnych konkretów i w związku z tym można odnieść takie wrażenie, że miasto troszeczkę tutaj gra na zwłokę, czeka aż ten awans zostanie wywalczony. Coś z tej mąki będzie chleb, waszym zdaniem, czy też z pustego, jak to mówi przysłowie i Salomon? Czy miasto nie gra troszeczkę na zwłokę, tylko po prostu gra na zwłokę, nie ma co tu się kryć. Wszyscy wiemy, że jeśli chodzi o koszykówkę, jest to walka polityczna. Śląsk Pierwszoligowy jest kojarzony z Grzegorzem Schetyną, bo musi być w mieście rządzą ludzie i radni z klubu Dudkiewicza. Byłem zresztą na jednej sesji Rady Miejskiej, na której no, widać było czarno-białym, że radni klubu Dudkiewicza są... Przeciw dotacji, a radni Platformy Obywatelskiej są za, bo jest to typowa rozgrywka polityczna i jest to bardzo niesmaczne. Inna sprawa, pytanie, czy, czy kluby sportowe powinny być tak bardzo dotowane z miasta, ale to jest już na zupełnie inną rozmowę temat. No, faktem jest, że nie trzeba tu wielkich roszat w budżecie miasta, bo jeśli Koszykarski Śląsko otrzymałby pomoc. Na ten rok w postaci darmowej orbity, a jakąś transzę finansową otrzymał dopiero na początku roku 2014, to też byłby zadowolony. A wtedy tego budżetu praktycznie w ogóle ruszać nie trzeba i, i tych dodatkowych środków nie szukać. Więc przy odrobinie chęci, dobrej woli, można by temu Śląskowi Koszykarskiemu w ten sposób pomóc. Natomiast jeśli chodzi o piłkę nożną, to ja nie wiem, czy na chwilę obecną jest tutaj y, jakieś, jakieś rozwiązanie. Cieszymy się z ostatnich wyników, ponieważ Śląsk nie wygrała a mimo to goni, goni czubek tabeli. Od paru lat e, mówimy, że nikt nie chce być mistrzem Polski, e, każdy te punkty gubi. Z prostego względu od paru lat w naszej Ekstraklasie nie kupuje się już meczów. Jak się kupowało, to się to mistrzostwo już e, tą pieczątkę stawiało na 3-4 kolejki przed końcem i było pięknie. A teraz e, poziom mamy taki, że e, te punkty gubią wszyscy i wciąż jest szansa na Mistrzostwo Polski. Jak się spojrzy na ostatnią kolejkę, to rzeczywiście trudno się nie zgodzić, że jakby tak wszyscy wzbraniali się przed tym tytułem mistrzowskim. Przemek, chciałeś coś dodać? No może jeszcze dwa słowa co do koszykówki. Ten budżet na fajnym poziomie dla Śląska Wrocław wieża ekstraklasowego już wkrótce. Jest to tyle ważne, że kibice we Wrocławiu, kibice koszykówki są przyzwyczajeni po prostu do meczów na wysokim poziomie. Jeżeli Śląsk wejdzie do ekstraklasy, i będzie grało pozycję, dajmy na to 5-8, tak jak to było z projektem reaktywowanego Śląska pana Koelnera. No to dobrze, może przy tych meczach z um, ważniejszymi drużynami będzie w hali Orbita Komplet, ale w innym razie będzie po prostu problem, żeby um, ludzie przychodzili i wypełniali hale, bo chcemy tak naprawdę tutaj we Wrocławiu nawiązywać do um, tych najlepszych tradycji i chcemy po prostu 18, czyli kolejnego tytułu Mistrza Polski bez odpowiedniego budżetu. Taka walka nie będzie możliwa. Dobra informacja na koniec. Panowie też można powiedzieć świeża, dzisiejsza. Citroën potwierdził, że Robert Kubica wystartuje w jego barwach w rajdzie Wysp Kanaryjskich. To przypomnę, jest runda samochodowych Mistrzostw Europy. Pojedzie również w Mistrzostwach Świata. Myślicie, że to taki etap przejściowy w powrocie do F1, czy też Robert, dla którego specjalnie też przystosowano ten wóz, trzeba dodać, tam jest taka specjalna łopatka do zmiany biegów, może kiedyś zaproszę jakiegoś specjalistę od motoryzacji, to też mi wytłumaczy, czym ona się różni od normalnych tego typu urządzeń, czy też osiądzie nasz kierowca tak na dłużej w tej tradycyjnej formule WRC? Ja myślę, że zostanie, że stan zdrowia nie pozwoli mu na to, aby wrócić do Formuły 1. Tam jednak ta sprawność tej ręki jest zbyt mała, żeby żeby znów siedzieć, bo lidzie. Przemysław Pozowski mocnym oby, akcentem oby zdrowie pozwoliło. Oby zdrowie pozwoliło, by wrócił do Formuły 1, no bo przecież to tutaj był talentem, a to tak troszeczkę takie zastępstwo. Tak. Zobaczymy jak będzie, póki co będziemy trzymać kciuki za Roberta Kubicę, 21 marca, rajt Wysp Kanaryjskich, no i wtedy zobaczymy Polaka w rzeczywiście mocnej samochodowej imprezie. Bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję za wizytę, za opinie, komentarze ciekawostki Wojciech Kerber, Przemysław Pozowski. Państwa zapraszam jak zwykle w poniedziałek o 17.00. Do zobaczenia. Sponsorem Sport Game jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA oferujący usługi serwisu ochrony konsumenta.